Zastanawiasz się nad kupnem nowego telewizora i wiesz, że musi to być telewizor 55-calowy? Dobrze trafiłeś, ponieważ dzisiaj przygotowałem dla Ciebie zestawienie najlepszych, moim zdaniem, modeli 55-calowych telewizorów. Teraz pojawi się intro, w tym czasie możesz zasubskrybować nasz kanał, zostawić lajka i widzimy się za chwilę. Kupując nowy telewizor, musisz zwrócić uwagę na kilka istotnych rzeczy. Skoro podstawowy wybór, czyli rozmiar, mamy już za sobą, powinieneś zastanowić się nad tym, do czego przede wszystkim będziesz używał takiego telewizora. Czy będzie to oglądanie ulubionych filmów i seriali w serwisach VOD, czy będą to gry, sport, czy może będziesz korzystał sporadycznie, oglądał na przykład tradycyjną telewizję. Jeśli chodzi o tego typu rzeczy, każdy model oferuje nieco inne rzeczy, które są ważne dla innych zastosowań. Kolejną rzeczą, na jaką powinieneś zwrócić uwagę, jest technologia obrazu. Aktualnie ze względu przede wszystkim na cenę prym wiodą telewizory QLED, które mogą pochwalić się dobrym odwzorowaniem koloru oraz głęboką czernią. Na rynku znajdziemy także modele OLED, które lepiej radzą sobie z praktycznie wszystkimi powyższymi parametrami. Dodatkowo można powiedzieć, że czerń w nich jest doskonała. Tutaj musimy jednak liczyć się także z wyższą ceną takich telewizorów. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o modelach LED, jednak na nie warto zwrócić uwagę tylko i wyłącznie w momencie, kiedy rzeczywiście nie chcesz wydawać na telewizor zbyt dużych pieniędzy, a tak naprawdę używasz go tylko sporadycznie i nie zależy Ci na jak najlepszej jakości obrazu. Jeśli szukasz telewizora do sportu lub do gier, powinieneś zwrócić uwagę na te modele, które charakteryzują się częstotliwością odświeżania na poziomie co najmniej 120 Hz. Dlaczego? Oglądając dynamiczne rozgrywki sportowe czy grając w nowoczesne gry, taki obraz będzie pozbawiony jakichkolwiek cięć i będzie po prostu płynny. Warto także zwrócić uwagę na to, czy telewizor posiada gniazdo HDMI 2.1, ponieważ dzięki temu możliwy jest przesuł obrazów w jakości 4K i 120 klatkach na sekundę, dzięki czemu będziesz mógł podłączyć konsole aktualnej generacji, takie jak PS5 czy Xbox Series X i korzystać z ich pełnego potencjału. Oczywiście, jeżeli masz odpowiednio mocny komputer, także jak najbardziej z takiej opcji możesz skorzystać. Teraz przejdziemy do głównego tematu, czyli propozycji kilku modeli telewizorów 55-calowych, które dla Ciebie przygotowałem. Jeśli szukasz dobrego i stosunkowo taniego telewizora, mogę z czystym sumieniem polecić TCL serii C745. Ten telewizor kupisz bez problemu w kwocie mniejszej niż 3,5 tysiąca złotych. Ten 55-calowy model wyświetla obraz w rozdzielczości 4K i charakteryzuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 144 Hz. Dzięki temu, oglądając dynamiczne filmy czy seriale, grając lub oglądając rozgrywki sportowe, będziesz mógł cieszyć się płynnym obrazem bez jakichkolwiek zacięć. Jest on także wyposażony w złącze HDMI 2.1, dzięki czemu do telewizora podłączysz konsolę aktualnej generacji i będziesz mógł cieszyć się jej pełnym potencjałem. Telewizor obsługuje popularne formaty HDR, w tym HDR10, HLG oraz Dolby Vision. Możesz także cieszyć się z dźwięku przestrzennego dzięki technologii Dolby Atmos. Producent deklaruje jasność nawet do 1000 nitów. Znajdziemy tutaj także technologię Full Array Local Dimming, która zapewnia bardzo wysoki kontrast, wysoką jasność oraz szczegółowość. Dla lepszej kontroli nad obrazem zastosowano tutaj 220 stref lokalnego podświetlania. Telewizor działa w oparciu o system Google TV, w którym znajdziemy mnóstwo przydatnych aplikacji z popularnymi YouTube, Netflix, Disney Plus czy HBO Max na czele. W kwocie do 4000 zł warto zastanowić się także nad modelem Samsung QE55Q80B. Podobnie jak wspomniany wcześniej TCL, telewizor ten wyświetla obraz w jakości 4K i działa w oparciu o technologię QLED. Charakteryzuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. To, na co warto zwrócić uwagę w przypadku tego telewizora, to procesor AI Quantum 4K, który zapewnia doskonałe wrażenia wizualne w przypadku skalowania treści do rozdzielczości 4K. Mamy tu do czynienia z automatyczną optymalizacją jakości obrazu. Znajdziemy tutaj także bardzo ciekawe rozwiązanie dla graczy, ponieważ w telewizorach Samsung z serii Q otrzymujemy możliwość grania w gry dostępne w bibliotece Xbox Game Pass bez konieczności podłączania konsoli. Aplikacja Xbox pozwala na rozgrywkę w chmurze. Jedyne co musimy posiadać to aktywną subskrypcję, podłączony kontroler oraz szybkie łącze internetowe. Seria Q zapewnia także dostęp do technologii Q Symphony. Jeśli do tego modelu podłączymy soundbar z serii Q, głośniki telewizora nie będą automatycznie dezaktywowane, tylko będą pełnić rolę dodatkowej pary, jeszcze bardziej rozszerzając scenę dźwiękową. Telewizor obsługuje także popularne formaty HDR, w tym HDR10 oraz HLG. Urządzenie działa w oparciu o system operacyjny Tizen TV.
Przejdziemy teraz o półkę wyżej, czyli przedstawię dwa modele telewizorów 55-calowych, które możemy kupić w kwocie do 5000 zł. Moją pierwszą propozycją jest Hisense 55U7KQ. Jeśli chodzi o ekran, to standardowo mamy tutaj do czynienia z rozdzielczością 4K. Telewizor może pochwalić się także częstotliwością odświeżania na poziomie 144 Hz. Jeśli chodzi o obraz, zastosowano tutaj technologię mini LED. Dzięki tysiącom pojedynczych diod, które świecą niezależnie od siebie, możemy liczyć na doskonały kontrast, wysoką jasność oraz ponadprzeciętną szczegółowość obrazu. Zastosowano tutaj ponad 500 stref podświetlania, dzięki czemu bardzo mały fragment ekranu może wyświetlać bardzo szczegółowe detale w wysokiej jakości i z zachowaniem dużej szczegółowości. Mamy tu do czynienia także z głęboką czernią oraz bardzo realistycznym odwzorowaniem barw. Telewizor obsługuje także popularne formaty HDR, w tym HDR10, HLG i Dolby Vision. Jest on także wyposażony w gniazdo HDMI 2.1. Telewizor działa w oparciu o autorski system Hisense, czyli Vida Smart TV. Czas, aby w naszym zestawieniu raz jeszcze przywitać markę TCL. Tym razem bliżej przyjrzę się modelowi z serii C845. Ten model oczywiście wyświetla obraz w rozdzielczości 4K. Podobnie jak swój poprzednik, charakteryzuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 144 Hz. Telewizor obsługuje popularne formaty HDR, w tym HDR10, HLG oraz Dolby Vision. Jeszcze lepsze wrażenia z oglądania zapewnia technologia mini LED. Tysiące zamontowanych diod zadbają o jeszcze bardziej realistyczną jakość obrazu. Precyzyjnie sterowane diody mini LED w aktywnej matrycy podświetlenia zapewniają jeszcze lepszy kontrast, umożliwiając wyświetlanie jeszcze głębszej czerni i jaśniejszej bieli. Przekłada się to na jeszcze większą głębię oraz szczegółowość obrazu. Producent deklaruje jasność do 2000 nitów. Mamy tutaj także oczywiście do czynienia z gniazdem HDMI 2.1, co pozwala na podłączenie konsoli nowej generacji, przesył obrazu w rozdzielczości 4K i 120 klatkach na sekundę. Model ten działa w oparciu o system Google TV. Przechodząc do ostatniego pułapu cenowego, czyli telewizorów 55-calowych do kwoty 8000 zł, kilka słów opowiem na temat telewizora Philips OLED 718. Wyświetla on obraz w jakości 4K, jednak mamy tutaj już do czynienia z technologią OLED. W odróżnieniu od QLED matryca nie wymaga podświetlenia, ponieważ ekran składa się z samoświecących pikseli. Każdy z nich może się zaświecić i zgasnąć samoistnie. Dlatego mówi się, że w przypadku tego typu telewizorów czerń jest doskonała. Telewizor charakteryzuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Obsługuje popularne formaty HDR, w tym HDR10, HDR10+, HLG oraz Dolby Vision. Za jeszcze lepsze wrażenia z oglądania odpowiada system Ambilight, czyli tylne podświetlenie, dzięki czemu nasz wzrok odbiera obrazy w jeszcze bardziej realistyczny sposób, a odwzorowanie kolorów wprost zapiera dech w piersiach. Telewizor działa w oparciu o system Google TV. Moją ostatnią propozycją telewizora 55-calowego do kwoty 8000 zł jest LG 55B33LA. Podobnie jak poprzednie modele, wyświetla obraz w jakości 4K oraz charakteryzuje się wysoką częstotliwością odświeżania. W tym przypadku jest to 120 Hz. Tak samo jak w przypadku poprzedniej propozycji, została tutaj zastosowana technologia OLED, czyli samoświecących pikseli bez potrzeby stosowania dodatkowego podświetlenia. W telewizorach OLED możemy dzięki temu liczyć na doskonałą czerń. Telewizor wyposażony jest w procesor Alpha 7 Gen 6 AI, który wykorzystuje algorytmy uczenia głębokiego, aby na bieżąco analizować wyświetlany obraz po to, aby wyglądał jeszcze lepiej. Jeśli chodzi o gniazda HDMI, jak najbardziej na pokładzie znajdziemy gniazdo HDMI 2.1. Telewizor działa w oparciu o system WebOS TV. To już wszystkie modele 55-calowych telewizorów, które na dzisiaj przygotowałem. Jeżeli są jakieś modele, których tutaj zabrakło, a twierdzisz, uważasz, że powinny znaleźć się w podobnym zestawieniu, zostaw taką informację w komentarzu. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zostaw suba, zostaw łapkę w górę, ponieważ pomoże nam to tworzyć jeszcze więcej tego typu treści. Dzięki i do zobaczenia.